No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu w naszej kolejnej potłuczonej historii. Słyszymy się w sobotę wieczorem, oczywiście możliwe też, że w jakiś inny dzień, ale jak pamiętacie. Przerzuciliśmy historię na sobotnie wieczory, więc jeżeli ich szukacie, to szukajcie ich właśnie w soboty. Aczkolwiek, jeżeli tego słuchacie, no to pewnie znaleźliście. Ale gdybyście kiedyś szukali, to pamiętajcie, że nowy termin to sobotni wieczór, albo raczej sobotnie popołudnie. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy od paru komentarzy, które napisaliście. Pod ostatnim odcinkiem. Tak sobie pomyślałem, że te komentarze są takie małe historie, potłuczone, bo bardzo często w nich też po prostu opowiadacie o różnych swoich trudnych czasem doświadczeniach. Zacznę od komentarza osoby dosyć szczególnej, w takim sensie, że jest to autorka poprzedniego naszego odcinka, podpisana jako Elis, czyli właśnie Eliza, której historii słuchaliście tydzień, tydzień temu. I Elis tak pisze. Tak se siedzę po szczepieniu, ledwo żyję i nadrabiam w weekend stracone YouTube, y. no bo komunie były i na pysk padam. I nagle widzę tytuł i myślę, no że po prostu padnę. Ojczulu, Poryczana trzy razy, Roześmiana chyba z osiem. Dobrze, że więcej Roześmiana niż Poryczana. Ty, Ojcze, to masz chyba jakiegoś ducha w sobie, na szczęście napisałaś Ducha z dużej litery, bo mam nadzieję, że Duch Święty jakoś w tym wszystkim działa. Od 19 lat żyję w przekonaniu, że ja to mam w życiu do dokonania wielkie, małe rzeczy w życiu innych. A największym moim marzeniem zawsze było wypowiedzieć to jedno zdanie, wykonać ten jeden gest, który w moich uczniach wszystko zmieni. Ta moja Jonaszowa ucieczka to w sumie do jakiegoś NGO miała być, więc Myśl o organizacji charytatywnej też była. Szóstak. Wy mnie przerażacie. Dzięki ogromne. Lizo, mam nadzieję, że ruszysz i mam nadzieję, że za jakiś czas nam się wszystkim pochwalisz tym, do czego ruszyłaś i jakie niezwykłe dzieła i rzeczy robisz. Mało tego. Mam nadzieję, że Wy wszyscy, słuchając tych historii, będziecie zapraszani do robienia niezwykłych rzeczy, bo to o to by chodziło. Tomasz z kolei, kolejny komentarz, pisze tak. A my słuchamy potłuczonych historii podczas krojenia, uwaga, bazy glicerynowej na mydełka. Jesteśmy wiernymi słuchaczami, uczestnicy WTZ pracowni dekoracyjnej. Pozdrawiamy serdecznie Tomaszu. Mnie się baza glicernowa bardziej kojarzy z materiałami, materiałami, wybuchowymi, ale ja wiem też, że z tego się robi mydła. Jeżeli jakieś mydełka ty robisz gdzieś, to ja poproszę, w sensie proszę mi wysłać takie, takie domowe, prawdziwe robione, a najlepiej takie właśnie jakieś naturalne. To ja lubię, to proszę mi tu wysłać. Yy, Teresa z kolei pisze taki komentarz. Lubię te historie potłuczone. No i słusznie Teresa. Moja własna historia też nie jest prosta. Obecnie w moim życiu dochodzi do zmiany, na którą tak długo czekałam. Przez moje wcześniejsze decyzje jest trudniejsza. Jakoś oddaliłam się od Boga, lecz nie straciłam z nim kontaktu. Boję się iść do spowiedzi, bo pewien ksiądz powiedział mi w związku z moją sytuacją, że teraz jestem sama. Rozwaliło mnie to totalnie. Nie chcę znowu tego usłyszeć. Dziękuję, że jesteś Ojcze Adamie. Droga Tereso. Nie wiem w jakim kontekście ten ksiądz ci to powiedział, ale jeżeli to jest tak, jak ja to rozumiem, czyli ten ksiądz próbował ci powiedzieć, że w związku z Twoją sytuacją Pan Bóg Cię opuścił, jesteś teraz sama, to niech ten ksiądz się po prostu walnie w czoło. Teresko, kochana, nie jesteś sama. Jakakolwiek byłaby Twoja sytuacja, Pan Bóg jest bliżej Ciebie, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. A im bardziej pokomplikowana i potłuczona jest Twoja sytuacja, tym bliżej jest Pan Bóg. Proszę cię, nigdy nie wiesz, nikomu. Kto ci powie, że jesteś sama. Nawet gdyby ci to, nie wiem, sam papież powiedział, albo, nie wiem, Pan Jezus ci się objawił i ci powiedział, że jesteś sama, to wtedy wiedz, że to nie jest na pewno Pan Jezus, dlatego że On zawsze, zawsze jest z tobą, Tereso. Nigdy nie daj sobie mówić, że jest inaczej. I leć mi, proszę, natychmiast do spowiedzi. Siłaczka z kolei pisze tak. Wracam właśnie ze sprawdzania matur, za mną 42 wypracowania, matko. Zadek boli jak jasny gwint od twardego szkolnego krzesła, mózg totalnie zlasowany i dla odprężenia słucham HP. Wreszcie coś innego niż ambicja Wokulskiego. Ja w ogóle Wokulskiego bardzo lubię, w sensie tele, które to bardzo szanuję. Więc. Mam nadzieję, że jakoś też ambicje Wokulskiego znajdziesz w historiach potłuczonych, ale rozumiem twój ból i dziękuję za komentarz. I jeszcze, jeszcze jeden. Eliza pisze, tym razem jakaś inna Eliza. Zaskoczyło mnie moje imię w tytule. Tu chodzi oczywiście o ostatnią historię potłuczoną. Słucham jak zwykle od początku serii, leżąc koło młodszej córki i drapiąc ją po plecach, nogach i pomiędzy paluszkami. Nie jest to zwykłe drapanie na noc, ale spowodowane genetyczną chorobą wątroby. Ze strachem i nadzieją czekamy na rodzinny przeszczep wątrowy. Dawcą fragmentu wątroby będzie tata Helenki. Może wtedy po ośmiu latach uda nam się przespać pierwszą noc, bez kilkunastu pobudek z powodu nieustannego świądu. Prosimy ojca oraz langustową wspólnotę o modlitwę w dniu przeszczepu, to jest 8 czerwca. Droga Elizo, obiecuję i zapewniam, Modlitwę i bardzo cię ściskam razem z Twoją córeczką, z Helenką. Też bardzo pozdrawiam Tatę. I jak rozumiem, Twoje drugie dziecko było, jak mówisz, tak młodsza córka, czyli pewnie jest też starsza. Ewentualnie, jeżeli więcej, to wszystkich Was pozdrawiam. I bardzo, kochani Was, proszę, słuchacze historii Potłuczonych, żebyście dzisiaj pomodlili się. Za Elizę. I też pomóżcie się, kochani, bo oczywiście, intencji w komentarzach piszecie dużo, nie jestem w stanie ich wszystkich przeczytać. Proszę, jak widzicie jakiś komentarz, kochani, z prośbą o modlitwę, to pomóżcie się, proszę, w tych intencjach. Kochani, tyle wstępu, tyle krótkich historii potłuczonych, a teraz ja się napiję. Uwaga, będzie siorb kawy. O, rzeczywiście, był taki siorb ostry. I będzie czołóweczka, a potem posłuchamy kolejnej. Historii. No to zapraszam na czołóweczkę. To są Historie Potłuczone. A to jest odcinek o Hani, co z odrzucenia umarła. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, witam Was bardzo serdecznie we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię, którą wysłała mi Hania. Nie widzę żadnych próśb o zmianę imienia, więc będzie Hania, czyli takiego najbardziej piękne imię. Bardzo dobrze mi się Hania kojarzy, bo znam bardzo wiele hań w trakcie mojego życia. Poznałem ich wiele i naprawdę jakoś wszystkie chyba, które poznałem, były super. Więc Haniu, serdecznie dziękuję Ci za Twoją historię i już ją czytam. Posłuchajcie. Dzień dobry, Servus Ojcze. Matko, bardzo dawno niż nie słyszałem słowa serwus, Niewielu ludzi go używa. serwus, dobre słowo. Jestem Hania. Jestem bardzo młodym człowiekiem. Niedawno miałem 21 urodziny. No bez przesady, Haniu, jesteś już stary konia, bo raczej stara krowa. Przepraszam, Haniu, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Ale ty już nie taka jesteś młoda. Znaczy, no jesteś oczywiście, ale. Dobra, może już nie będę to wnikał, bo pewnie zaraz się pogrążę. Czuję, tak pisze Hania, że i tymi szczenięcymi doświadczeniami muszę się podzielić, bo może ktoś zobaczy tutaj cień swojej historii i nadzieje. Hania, ja historię oczywiście już znam, bo ją wcześniej przeczytałem, żeby wiedzieć, co tu mam wam opowiedzieć. To wcale nie jest taka szczenięca historia, chociaż dotyczy oczywiście rzeczywiście lat twojej, Twojej takiej młodości nastoletniej, to jest ważna historia, to jest w ogóle bardzo taka dorosła historia, która myślę, dotyczy bardzo wielu z nas. Posłuchajcie. Od zawsze byłam bardzo zadziornym dzieckiem. Nie wiem, co mogło mieć na to wpływ. Może po prostu mam ciężki charakter. Ja też sobie tak zawsze mówię. Mama nieraz musiała przychodzić do szkoły i podpisywać nagany dyrektora, które wypracowałam. Bardzo mi się podoba Twoje sformułowanie, Hadziu, że wypracowałaś naganę. Wiem, co to znaczy. U mnie to było dzień jak co dzień. Nie wiem, czy wiecie, jak kiedyś, przepraszam, będzie dygresja, oczywiście. Kiedyś, jak miałem jakieś takie słabe oceny, chyba z chemii, to w swoim geniuszu to było w podstawówce. Wymyśliłem, że jak spalę dziennik, to się nikt nie zorientuje, jakie mam oceny. I żeśmy razem z kolegą, co cię ukradli dziennik, który nauczycielka gdzieś tam zostawiła na korytarzu, i żeśmy go spalili potem. Myśleliśmy, że to dzięki temu nikt nie będzie wiedział, że mamy po prostu same pały, nie? A się okazało, że jest inaczej, i w ogóle wzywali rodziców do szkoły, bo Adaś spalił dziennik. No, tak to widzicie, bywa. Przepraszam, wracamy do Hani. Notoryczne kłótnie w domu i odwiecz brak zgody między rodzicami z pewnością nie niwelowały mojego lekceważącego podejścia do ludzi. Później było gimnazjum i było coraz ciekawiej. Zaczęłam słuchać niezwykle ciężkiej i często satanistycznej muzyki. Pentagramy i symbolika okultystyczna były moimi ulubionymi dodatkami. Byłam pewna siebie, ładna, wyuzdana i zadziorna. Szybko też, niestety, oddałam swoje dziewictwo bliskiej mi w tym czasie osobie. Byliśmy zakochani w sobie, a ja nie miałam przecież w głowie żadnych katolickich morałów czy pouczeń, jakichś tam nawiedzonych mocherów. Często krytykowałam wiarę i wyśmiewałam wierzących, chociaż w środku zawsze wierzyłam w Boga. Ja po prostu szydziłam z Niego, chociaż w Niego wierzyłam. To jest bardzo ciekawe zdanie wrócimy do Niego, kochani, później. Miałam znajomych, którzy też hołdowali satanistycznym zapędom. Czułam się wyjątkowa. A doza mroku i wrodzony rock and roll sprawiały, że miałam wielu znajomych, którzy szczerze mnie uwielbiali. Byłam duszą towarzystwa, zawsze i wszędzie oczytana, niepoprawna, zabawna i urocza. Pod koniec gimnazjum byłam w związku z kolejnym chłopakiem, trwało to jakieś półtorej roku. Stałam się chorobliwie zazdrosna. Spadała moja samoocena, a apogeum. Było rozstanie i przejść do liceum gdzie nie było już moich świetnych znajomych moja potrzeba atencji nie była zaspokojona a moje serce zostało połamane Byłam sama przestałam się wyróżniać zawsze ubrana jednolicie na czarno przestałam się malować stałam się cieniem człowieka nie chciałam jeść nie chciałam rozmawiać z ludźmi unikałam ich bo każdorazowa interakcja kończyła się płaczem bez wyraźnej przyczyny płakałam Codziennie, co wieczór, północy i rano. Czasem wchodziłam do szkoły, zaczynałam panicznie płakać i wracałam do domu, zanim ktoś zobaczy mnie w takim stanie. Szukałam nawet ratunku, ale nasza szkolna psycholog niestety nie była pomocna. Czułam ogarniającą mnie pustkę, mrok, bezsens i kompletny brak chęci do życia. Zaczęłam się okaleczać. W sumie zaczęłam już w gimnazjum. Nie radząc sobie skutniami rodziców i pierwszymi zawodami miłosnymi, szukałam ukojenia w patologicznej bliskości, która z ciągłego szukania, z powodzeniem, atencji, przerodziła się w zamiłowanie do perwersji, wulgarności, a w końcu uzależnienia od erotyzmu i seksu. Później byłam w kolejnym związku, znów trwało to około rok i znów nie czułam się kochana. Potrzebowałam ciągle więcej i więcej czasu. Chciałam, by osoba, z którą jestem, oddała mi się całkowicie, by zapełniła niewidoczną pustkę, która bolała i gdy tylko byłam sama, zmieniała się w otchłań, której wyłam godzinami z samotności, byłam samotna w tłumie znajomych, pusta, bez żadnego sensu. Kolejny raz miałam złamane serce i kolejny raz szukałam kogoś, kto to naprawi, nadal licząc, że może zrobić to człowiek. Po każdej stracie ukochanej osoby próbowałam szukać Boga chodziłam do kościoła, czasem nawet do spowiedzi, ale nigdy nie udało mi się tego utrzymać. Ja po prostu bardziej kochałam grzech niż Boga. Poznałam świetnego chłopaka. Jak zwykle poszło szybko, miesiąc, dwa znajomości, byłam wpatrzona jak w obrazek i to z wzajemnością. Na początku było pięknie, ale ja byłam wewnętrznie tak skłócona, że nadal często płakałam. Z jednej strony czułam, że robię źle, że mój Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Bolało też poprzednio złamane serce, bolało całkowite uzależnienie od nowego chłopaka. Wszystko było poplątane. Nie wiedziałam, czego chcę. Pamiętam, że z dnia na dzień traciłam szacunek do siebie i poczucie jakiejkolwiek wartości. Czułam, że ten chłopak jest tak świetny, że przy nim jestem nikim, że muszę walczyć o jego miłość. Udowadniając swoją siłę i swoją wartość. Zaczęły się studia: nowe miasto, łódź, brak znajomych, coraz większa zazdrość o chłopaka, a co idzie za tą paranoją, nasza relacja stawała się coraz gorsza. Miałam codziennie myśli samobójcze, idąc wzdłuż linii tramwajowej, coś podpowiadało mi, że jestem nikim, bez sensu, bez wartości. Coś mi mówiło, żeby się rzucić i zakończyć to wszystko. Że będzie mi lżej, że ustaną te wszystkie dręczące myśli, gdy się zabije. Takie systematyczne wmawianie mi, że jestem nikim przez moje własne myśli, trwało wiele dni. Od samobójstwa uchronił mnie tylko strach przed sądem bożym. Próbowałam chodzić do kościoła, ale moje życie, moje zanurzenie w nieczystości po uszy sprawiało, że miałam jeszcze większe wyrzuty sumienia i jeszcze gorzej się czułam. Byłam całkowicie uzależniona od ukochanego. Pewnego wieczoru rozstaliśmy się. Mówił, że ma dość mojej zazdrości i że nie może też słuchać, jak bardzo chce się zabić. Czuł, że nie potrafi mi pomóc i miał rację. A jednocześnie przyczynił się w ten sposób do mojej śmierci. Coś we mnie umarło. Jakieś dwa miesiące brałam wielkie dawki leków na uspokojenie, by nie płakać przez chwilę. Chodziłam jak trup. Nie było we mnie życia, był tylko płacz. Klęczałam przed Bogiem i wyłam. Pytałam, ile jeszcze razy ukochana osoba złamie mi serce. I natychmiast przyszła do mnie cicha, wewnętrzna odpowiedź. Tyle razy, ile będziesz robiła wszystko po swojemu. Wiedziałam, że chodzi o nieczystość i moje uzależnianie się od ludzi, stawiając ich w miejscu Boga. Długo jeszcze zmagałam się z depresją. Nadal trochę się boję, że wróci. Wiele razy prosiłam Boga i kłóciłam się z nim, żeby zabrał mi uzależnienie od tego człowieka, żebym miała trochę spokoju, żebym znów nie uzależniła się od kolejnej toksycznej relacji. Pamiętam, że krzyczałam też całą duszą, że nie nadaje się do modlitwy dziesięć lat o męża, ani nawet pięć. Targowałam się z Żydem przybitym do krzyża, choć wiedziałam, że to tylko przepychanki słowne, bo chcę, żeby stała się Jego wola. I czułam, że choć jeszcze nie umiem go kochać to kiełkuje w moim sercu wielka miłość właśnie do Niego. Po niedługim czasie poznałam chłopaka, który jako jedyny z moich sympatii chodzi do kościoła. Wiedziałam też, że stosując się do polecenia, by nie robić wszystkiego po swojemu, bo to się nie uda, może pohamować swoje uzależnienie od erotyzmu i jak najczęściej się spowiadać. Mój obecny chłopak zgodził się na tzw. czekanie do ślubu, i póki co. Jakoś się trzymamy. Może przyznać, że pierwszy raz, nawet po roku znajomości, nie uzależniłam się od niego. Czuję, że nie umrę, gdyby coś nam nie wyszło. I pierwszy raz, zamiast żyć emocjami i bujać się na huśtawce emocjonalnej, od skrajnej radości do skrajnego smutku, znajduję pokój i jest nam razem po prostu dobrze. Dzięki niesamowitej wierze mojej mamy i babci. Z postawy zbuntowanej nastolatki, która jest uwikłana w wiele toksycznych nałogów, w ciągłe nękania złego ducha, namawiające do samobójstwa, która chce dokonać apostazji, najlepiej zapisać się do Loży Wolnomularzy, bo takie były moje plany, nad którymi lamentowała mama, zmieniłam się w trochę spokojniejszą, uśmiechniętą, szczęśliwą wersję siebie, która potrafi nawet codziennie z przyjemnością uczestniczyć we mszy świętej. Codziennie. I nie szuka boskiego pierwiastka w ludziach, bo oni nie są bogami. Może opis ten nie jest spektakularny, bo jest jedynie esencją z mojego krótkiego życia. Ale dla mnie to jak zmartwychwstanie. Mam klarowne przekonanie, że każdy mój dzień zawdzięczam Bogu, bo wiem, jak życie bez Niego bolało. Wiadomo, że nie jest to bajkowy happy end, bo walka trwa codziennie, a nawrócenie to nie jest jednorazowy akt, a ciągła praca. Dlatego proszę, pomyśleć przy modlitwie o mnie i o młodym pokoleniu, które bywa tak bardzo zagubione i okaleczone. Ściskam i dziękuję. Hania. Hm. Haneczko, droga. Po pierwsze, oczywiście, jak zawsze, serdecznie dziękuję Ci za Twoją historię. Opowiadałem już wiele historii w potuczonych historiach. Teraz mam wrażenie, że chyba nie było jeszcze właśnie takiej historii, czyli historii nastolatki. Ja wiem, że masz rzeczywiście już 21 lat, to jest jasne, ale to, co opisujesz, głównie działo się w twoim wieku nastoletnim. I dla mnie to jest bardzo poruszające, to jest dla mnie coś, co dla mnie jest oczywiste od dawna, ale myślę, że wielu ludzi nie widzi tego i nie traktuje tego jako oczywiste, dlatego że najpierw trochę o takiej ogólnej sprawie, a potem, Hani, też trochę do ciebie. Kani, zobaczcie, mamy tutaj... Taki standard, tak, zbuntowanej nastolatki, które się dzieją same najgorsze rzeczy, które większość rodziców przerażają, nie? I mamy tego ostatnio, taki też dowód, taki bardzo medialny, nie? Zobaczcie, że przy okazji strajku kobiet, nie? Który, który był, a też pewnie jeszcze będzie, no tam nagle się, że tak powiem, objawiło bardzo dużo tego typu młodzieży, tak? Zobaczcie, o czym tu pisze Hania. Hania to pisze o pogardzie do Boga. Hania to pisze o różnego rodzaju grzechach, tak, o uzależnieniu od seksu, od erotyzmu. Hania to pisze o zachowaniach, które z pozoru mogą się wydawać takim właśnie, nie wiem, taką abnegacją, takim odrzuceniem wszystkiego, tak. Hania też pisze o tym, że była osobą bardzo pewną siebie, uwielbianą, zawsze w duszą towarzystwa i tak dalej, i tak dalej, nie. Kochanie, spójrz się na bardzo wielu tych młodych ludzi, nie, którzy dzisiaj właśnie wychodzą, może teraz nie, ale jakiś czas temu, tak, wychodzili na ulicę. Jestem przekonany, że ogromna większość dorosłych, kiedy na nich patrzyła, a szczególnie dorosłych, takich tak zwanych katolickich dorosłych, nie? To mówiła, o, to jest właśnie zepsuta młodzież, nie? Przeklinają, chcą aborcji, mają Boga w nosie, żeby nie powiedzieć, w innym miejscu, nie mają żadnych wartości, są pewni siebie, proszę bardzo, jacy błęczuczni, jacy wulgarni i tak dalej. Dlatego tak się cieszę z tej historii, Hani, bo zobaczcie, co pisze Hania. Hania napisała, że mimo że to wszystko się działo, że tak wyglądało jeszcze na zewnątrz, to w środku zawsze wierzyłam w Boga. W środku zawsze wszystko we mnie o Niego wołało, mimo że to zdanie mnie najbardziej poruszyło Haniu, że ja szydziłam z Niego, a w środku w Niego wierzyłam. Krytykowałam wiarę i wyśmiewałam wierzących, a w środku zawsze w Niego wierzyłam. I nie chcę powiedzieć, że każdy człowiek. Nie, który szydzi z Boga, to jest wewnętrznie wierzący. Ja, ja wiem, że oczywiście nie. Ale kochani, zobaczcie, jak nam łatwo przychodzi, patrząc na pewne zachowania człowieka, nie, na jego różne wybory, decyzje, na taki antoraż, taki zewnętrzny, nie? to mówimy sobie, ci ludzie mają nic wspólnego z Bogiem. Nieprawda! Jakaż to jest nieprawda! Kochani, jestem bardzo przekonany, że bardzo wielu ludzi młodych właśnie w takim wieku przez różnego rodzaju bunty, które po prostu muszą się wydarzyć, tak naprawdę wcale nie, nie szydzi z Boga, wcale nie próbuje Go odrzucić. A nawet jeżeli próbuje, to tylko po to, żeby Go odzyskać. Problem w tym, że potem nigim nie pomaga, a Kościół zupełnie stał się już niepomocny w tym, żeby tego Boga odzyskać. nie? Ja kiedy słyszę te słowa, które powiedział jakiś czas temu tak biskup Jędraszewski, że młodzież zatęskni, za Kościołem za katechetami. Nie, nie zatęskni. W sensie zatęskni oczywiście ta, która zawsze była blisko Boga i tak dalej. Ale ta, która ma w sobie ten bunt, bardzo często, bardzo słuszny bunt. Nie, ona nie zatęskni. Oczywiście w duszy, w sercach jest ta tęsknota, ale Kościół tego potem nie ułatwia. Zobaczcie, tutaj akurat Hania miała, jak sama pisze, nie, niesamowitą mamę i babcie, które widząc to wszystko to, co się z Haneczką dzieje. Nie straciły wiary, nie? Yy... To jest wielka też zasługa, nie? Modlić się za swoje dzieci. Zobaczcie, jak bardzo często ludzie są po prostu przerażeni, że ja to słyszę tysiące razy, tak? Moje dziecko porzuciło wiarę, nie chodzi do kościoła, pije wódę, szlaja się nie wiadomo gdzie. Takie ja to dziecko pogubione. Uwaga, ja, ja to wszystko rozumiem i to wszystko w ogóle prawda, że to trudne. Ale kto wam, drodzy dorośli, powiedział, że to dziecko porzuciło Pana Boga? Nawet jeżeli ono tak mówi, Zobaczcie, Hania też tak robiła. Hania, dlatego ta historia jest dla mnie tak ważna, bo ona pokazuje, że zupełnie coś innego może... Zobaczcie, Hania pisze o tym, że chciała dokonać apostazji, zapisać się do wolnomularzy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, są wszystko takie rzeczy, i jak słyszymy, to powiemy, o, zepsuta młodzież, nie? A w środku Hania wyjął Pana Boga. W środku Hania tęskni za nim. Chani, nie bądźmy tacy prostatcy, w ocenianiu innych ludzi. Nawet, w, oczywiście nie chodzi o to, że mamy, nie wiem, ich różnych zachowań nie nazywać złymi, bo one oczywiście są złe, ale to nie znaczy, że za nimi stoi zły człowiek. To może być tak jak w wypadku Hani. Zobaczcie, że tutaj wszystko oczywiście było tak naprawdę wołaniem o miłość, wołaniem o akceptację, wołaniem o wartość, nie? Hania doznała oczywiście. W sobie, w swojej głowie, od szatana, od, od swoich własnych myśli, też pewnie czuć od różnych ludzi, takiego odrzucenia, że nieustannie łapczywie, żarłocznie, oczywiście w zły sposób, w chory sposób, wołała o miłość, nie? Tylko nie zawsze, kiedy widzę tego typu zachowania, kiedy. Mało tego, kiedy się już na moje życie z młodości, tak? To jest zawsze wołanie o miłość. I tylko człowiek, który potrafi dostrzec, że ktoś tam woła o miłość, to taki człowiek przestaje osądzać przestaje wyklinać, przestaje potępiać, a czeka aż serce się wypełni i sam próbuje zrobić co się tylko da, żeby pomóc temu sercu się wypełnić. Haneczku, jeszcze do ciebie dwa słowa. Oni tak jak sama piszesz, jesteś na początku drogi dopiero i też Haniu, proszę cię, żebyś była mądra, mądra w taki sposób, żebyś sobie już nie myślała, że wszystko jest dobrze, nie, nie Haniu. Trzeba jeszcze pewnie dużo rzeczy naprawić, dużo rzeczy uporządkować sobie. Oczywiście, że, jakby jesteś z Panem Bogiem i, i to mnie strasznie cieszy, nie? Ale niemożliwe, że trzeba by się na jakiejś terapii trochę poprzyglądać. Skąd aż takie żarłoczne te Twoje, wiesz, domagania się miłości, nie? Ten taki brak akceptacji siebie, wołający tą zazdrością o miłość. To, to, to nie są rzeczy duchowe, to są rzeczy czysto emocjonalne, psychiczne. Yy, moje wrażenie, jest takie, że wszyscy je mamy, nie? One czasem trochę mocniej, że tak powiem, dają sobie znać, czasem mniej. Może, Haniu, warto by gdzieś jakieś takiej pomocy poszukać, żeby się sobie przyjrzeć, żeby zobaczyć, jakie mechanizmy w tobie działają, żeby zobaczyć na czym, może na jakichś doświadczeniach, nie wiem, na jakichś relacjach. Nie znam Twojej historii oczywiście dobrze, więc trudno mi cokolwiek, Haniu, jakoś tam nazwać, ale na czymś to działa w tobie, nie? I warto się temu poprzyglądać, warto zobaczyć, jakby jakie. Mechanizmy tu są. Jest super, oczywiście, teraz, że jesteś, tak jak mówisz, w tym związku, gdzie już nie, nie zrobiłaś tego swojego aktualnego chłopaka, którego bardzo pozdrawiam, yy, boga, ale te mechanizmy będą w tobie, Haniu, działały i też zły będzie próbował je wykorzystać, nie? Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, kiedy słuchałem tej historii, też też zaproszenie do hanie, nie, ale nie tylko. Yy. Zobaczcie, że Hania oczywiście była w różnych relacjach takich, jakby koleżeńskich, towarzyskich, tak? Gdzie tak jak sama pisze, była duszą towarzystwa i tak dalej. Yy, miała też oczywiście, tak jak mówi, ileś tam związków, no patologicznych, jak się okazuje. Ale zobaczcie, trochę nie ma w tym wszystkim takiej grupy przyjaciół, nie? Są oczywiście znajomości, są ludzie, którzy cię mają za duszę towarzystwa, ale nie ma przyjaciół. Otóż nie jestem przekonany, to już Wam od dawna mówię, nie? Że jednym z warunków takiego dobrego rozwoju, dobrego wzrastania w tym, kim mamy być, jest zawsze w bycie w przyjacielskich relacjach. Uwaga, nie w tych romantycznych. Nie w tych jedynych, które mają się zakończyć małżeństwem. Nie mówię, że w nich, w nich jest coś złego, broń Boże. Ale to nie jest tak, że, bo większość ludzi tak ma, że jak znajdzie tę jedną, jedyną osobę, to myśli, że już, o, to już mam, to już jestem jako człowiek w relacjach jakby pobudowany. Nie, nie, nie. Oni bardzo potrzebujemy relacji, które nie są relacjami wyłącznymi, czyli nie są relacjami małżeńskimi ale gdzie jesteśmy w przyjaźniach, gdzie jesteśmy, z, to, tego się nie da oczywiście zrobić z jakąś ogromną liczbą ludzi, ale z kilkoma osobami, z jakąś taką grupą, których traktujemy naprawdę jak najbliższych przyjaciół, którzy wiedzą o nas, jeżeli nie wszystko, to prawie wszystko, którym potrafimy się powierzać, z którymi jakby wiemy, wiemy że możemy na nich liczyć. Nie? Haniu, bardzo cię zachęcam i też, kochani, was wszystkich, do szukania takich relacji, żebyś się nie zatraciła tylko w tej jednej, nawet w tej chwili, tak jak mówisz, zdrowej i fajnej relacji, nie? Z tym, z tym twoim chłopcem. Yy, przepraszam, że tak mówię, chłopcem, to może jakiś poważny mężczyzna, bo w końcu macie już po 20 par lat pewnie. Yy, ale z chłopcem, lubię to słowo, że dziewczyna, dziewczyna chodzi z chłopcem. Yy, więc jakby, żebyś tylko w tej jednej relacji się nie, nie zatrzymała tylko szukała przyjaźni, że kochani, ja jestem przekonany, że udaje mi się wzrastać jako człowiekowi, nie mówię, że już do dorosłem, nie, nie, ja mam w sobie mnóstwo niedojrzałości różnego rodzaju, ale to, co mi się udało już zrobić, to jest dzięki właśnie relacjom przyjacielskim, tak? To one, kochani, jakby tak jesteśmy stworzeni, jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, czyli na obraz Trójki, zauważcie. I oczywiście, że rodzina, kiedy jest się z mężem czy z żoną i ma się dzieci, to też jest oczywiście wspólnota, ale bardzo potrzeba też takiej wspólnoty, że tak powiem, niewyłącznej. Takiej wspólnoty z lekkim dystansem. Takim, czym rzeczywiście mogą być też wspólnoty kościelne, to jasne, ale tu chodzi po prostu o relacje przyjaźni. Kochani, nie, nie twierdzę oczywiście, że nie masz takich relacji, tylko niewiele tu o nich piszesz, więc jeżeli jest ich mało, albo, albo może ich nie ma, to bardzo cię proszę, szukaj też ich. Szukaj takich ludzi. Może potrzeba poszukać jakiejś wspólnoty, jakiegoś duszpasterstwa, tego właśnie nie tylko takiego anonimowego, gdzie się chodzi, tam na jakieś spotkania i tyle, tylko żeby wejść w relacje. To one sprawiają, że dorastamy, kochani. To relacje sprawiają, że dorastamy. Haniu, bardzo piękna historia i bardzo ci kibicuję, bardzo będę się za ciebie modlił, żebyś nie wracała do głupot, a to się stanie tylko w jeden sposób, Haniu. Wtedy, kiedy zobaczysz siebie w oczach Boga, nie w oczach twojego chłopaka, nie w oczach jakichkolwiek innych ludzi, kościoła czy kogokolwiek innego, tylko w oczach Boga zobaczysz swoją wartość. Kiedy ci Pan Bóg opowie, jak jesteś niezwykła, a jesteś, Haniu, niezwykła, jesteś cudem chodzącym, tak jak każdy człowiek. I tylko Pan Bóg ci może opowiedzieć, jaka jesteś, jaka jesteś naprawdę. Tylko w Nim to jest. Boga natchnęło mnie to do pewnego tematu, do nocnego vloga. Myślę, że za jakiś czas już zobaczycie takiego vloga, właśnie stąd trochę wziętego z tego poczucia wartości, o którym pisała Hania, bo raczej jego braku, nie, Który tutaj tak się mocno objawił. Ale najważniejsze, Kochani, kiedy patrzycie na różnych ludzi, robiących czasem naprawdę dziwne rzeczy, zobaczcie w tym wołanie o miłość. Nie nie, 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 widzcie, jak to powiedzieć, żebyście nie widzieli. Tylko, nie wiem, złego zachowania, skandalicznego zachowania i tak dalej. Nie? to, to nie jest tak. Za tym stoi wielkie wołanie o miłość, wielkie. Końmi, my większość rzeczy w życiu robimy, różnych tych głupi przede wszystkim, właśnie dlatego, że wołamy o miłość. Haniu, o miłość wołaj tylko do jednego miejsca, do jednej osoby, w nią jest Pan Bóg. Bo tak wypełni, że to, że to głowa mała. I bardzo, Haniu, bardzo Ci dziękuję, że napisałaś mi tę swoją historię. Wyrośnij, Haniu, na fantastyczną, piękną, dobrą i świętą kobietę. I mam nadzieję, że Haniu kiedyś się spotkamy, jeśli nie tu, to, to w niebie. I wtedy opowiesz mi, jak tam było dalej. Mam nadzieję, że będzie super. I bardzo się będę o to modlił. Kochani, chyba tyle na dzisiaj w naszej kolejnej historii. Mam nadzieję, że ona Wam, wam coś da. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko. Ponad wszystko, kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w kolejnej potłuczonej historii. Miejcie się najlepiej na świecie, ściskam Was.